Witam Was bardzo serdecznie, drogie dzieci. Zaczynamy tydzień ekologiczny. Dzisiaj przeczytam Wam książkę pod tytułem Tobek staje się eko. Dzieci, nasza planeta ma kłopoty, powiedziała dziś pani Natalia. Ziemia nas potrzebuje i możemy ją uratować. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Ale jesteśmy za mali. Nie, Tomku. Zaraz zobaczysz, że jest wiele rzeczy, które można zrobić, by pomóc Ziemi. Nie możemy mieszać różnych rodzajów śmieci, tylko powinniśmy je sortować. Szkło, plastik i papier wrzucamy do przeznaczonych dla nich pojemników. Na kompost odkładamy obierki i inne odpady naturalne. Fuj, fuj! To trochę obrzydliwe, ale użyźnia naszą glebę. Wow, wiatraki są naprawdę ogromne. Mają duże śmigła, które wytwarzają prąd dzięki wiatrowi. Kiedy mama odebrała mnie po szkole, miałem już wiele do opowiedzenia. Cóż, to brzmi bardzo interesująco. Musisz nam wszystko wytłumaczyć. Nie, ja wam to wszystko pokażę. Zabierajmy się do pracy. Ale od czego zacząć? Planeta nie lubi pojemników na śmieci, a nasze są ogromne. Co w nich może być? Pieluchy! Na wszystkich jest narysowane dziecko. Mój brat jest taki mały, a jego pieluchy wypełniają kosz większy od niego. Hej, a może pieluchy mogłyby być używane z dwóch stron? Tak jak robimy w klasie z papierem. To dobry pomysł, prawda? Tata właśnie obrał warzywa. Może zrobimy kompost? Kompost w ogródku jest dobry, ale bardziej praktycznie będzie mieć go pod ręką. Łóżeczko dziecięce jest idealne, prawda? Hop, wszystkie obierki na koc. Mamo, czy jesteś pewna, że musimy prać wszystkie te rzeczy? Pralka zużywa dużo wody, a proszek do prania ją zanieczyszcza. Do tego suszarka zużywa zbyt dużo prądu. Pomogę ci sortować pranie. Niezbyt brudne, niezbyt brudne, całkiem czyste. Proszę bardzo, wszystkie te ubrania nie muszą być prane. Nadal możemy je nosić. Kiedy moja siostra Lena odrabiała lekcję, korzysta z dużej lampy i włącza muzykę. Nie potrzebujesz tyle światła. Chyba mam pomysł. Dzięki dynamo wystarczy obracać uchwyt lampy, żeby świeciła. Po całym dniu w pracy tata jest zmęczony. Marzy o kąpieli w wannie. Nie za gorąca i nie za dużo wody. Przygotuję mu kąpiel, która nie zaszkodzi naszej planecie. W wannie jest tylko odrobina wody, wykrzyknął tato. Woda jest cenna, dlatego nazywamy ją niebieskim złotem. Nie powinniśmy jej marnować. Lepiej, gdybyś wziął prysznic. A teraz spakuję nas na jutrzejszy piknik. Szynka dla tatusia, drzem dla Leny, ser dla mamy i dla mnie i owoce na deser. Ale żadnej folii aluminiowej i plastikowych woreczków. To marnotrawstwo. Pomaganie Ziemi jest męczące, ale jestem z siebie naprawdę dumny. Jestem bardzo zadowolony. Stop! Tomku, wystarczy! Spójrz! Za każdym razem, gdy próbuję zrobić coś dobrego, wszystko idzie źle. Przez to czuję się zniechęcony. Mam ochotę płakać. Ale rozejrzyj się, Tomku. Nie widziałeś wszystkich zmian, które zaszły w domu dzięki twoim dobrym pomysłom? Naprawdę? A jakich? Tata bierze prysznic zamiast kąpieli. Mama kupiła pojemniki na kanapki. Wspaniale! Czy mogę dostać ten z gwiazdkami? W ogrodzie mamy prawdziwy pojemnik na kompost. Słońce i wiatr, aby wysuszyć pranie. Nie ma nic lepszego. Nawet żarówki są energooszczędne. Więc zadziałało? Wszyscy cię posłuchali. Braciszek skończył jeść. Mamo, zostało trochę zupy. Szkoda byłoby ją wyrzucić. Czy chcesz ją poddać recyklingowi?
jest pyszna. Pomaganie naszej planecie bywa bardzo przyjemne. Koniec. Moi kochani, książkę tę napisała Genevieve Rousseau. Tak ona wygląda. Jest oczywiście do wypożyczenia w naszej bibliotece. Są na niej, zobaczcie, w niej prześliczne rysunki, które dużo więcej nam powiedzą niż samo czytanie. Popatrzcie, tutaj było robienie tego kompostownika z łóżeczka dla dziecka. A o co chodziło z używaniem dwa razy tej samej pieluchy? Zobaczcie. Po prostu nasz bohater suszył je na kaloryferze. Czy tak się robi? Na pewno. Zapraszam Was do wypożyczenia i trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Pa!